наша недвижимость. Сейчас мы на медикаре сделаем. Мы это не дети. И вот это. Czekał mnie tylko dziecko. No i robił mnie często przykrości. A raczej to polegało. Ponieważ często tam jestem słabsza i poleguję, to on siedział takim smutkiem i tak był bardzo potrzebny. Ja trochę to wytrzymywałam, bo jeszcze go mówię, Fredek, jeszcze nie umieram. Niczym stoi. Ja byłam tylko jedna, jedyna, którą on szanował. Dzieci, moje wnuki, jak do mnie przychodziły, to najlepsza była zabawa szczotka i tego jednego krewetka, tą szczotką, a on się bronił. I potem jak tylko ktoś tam chodził z rodziny, to on szczekał. Był niezadowolony. Nie lubił po prostu naszej rodziny. I tyle o moim Fredku, ale ja, pani Agato, piszę się na te wolne strony. Właśnie po to, że są z nimi, które byliście. No tak, no tak. I tak mi przykro, że tak. Proszę Państwa, chyba będzie drugi ton, dlatego że napływają tajemnicze historie z całego świata. O niektórych pamiętałam, innych celowo nie umieściłam. Jak Państwo zapewne wiecie, poeta Julian von Hauser posiadał Janinka w swoim domu. Jego córka Agata bardzo wykochała, mieszkał w nim 16 lat. Agaty von Hauser zaczął przychodzić chłopak, Andrzej Duda, to tenże Janik, to znaczy, się mówię, czy Grysmowa Popowska. Nie prawda. To było bardzo widziane.